środa. To dzień niecierpliwy. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest. Nadciąga z prędkością pociągu Pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i owacje wywołuje. W środę o 19 w Radiu Centrum gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na maksa. Gramy na maksa. Ja po prostu kocham tego typu dźwięki. Witamy bardzo gorąco wszystkich w kolejnym odcinku audycji Gramy na Maksa. Mateusz Widut, Marcin Górniak, Krystian Szalas i Paweł Typiak. Cześć panowie, cześć słuchacze, cześć. Dzień dobry, witamy. W sumie dawno nie byliśmy w takim składzie dużym. Bardzo dawno, chyba z 2 tygodnie albo nawet 3. Jakie 3, co najmniej 5-6. Aż tak? Myślę, że rok temu byliśmy. Dobra, Krystian po prostu nie wiedział, że był na audycji, ale to nie jest nic dziwnego, to w sumie nasz kochany Krystian Szalas. Nie, no nie było mnie w końcu mamy wakacje, więc dużo muzyki podczas audycji Gramy na Maksa, aczkolwiek nie tym razem, bo dzisiaj aż 2 recenzje przygotowaliśmy specjalnie dla was, mam nadzieję, że się będziecie cieszyć. The Wolf Among Us. Czy to będzie recenzja, bo to będzie akurat Krystian z Mateuszem recenzował wszystkich części. Tak, wszystkich. Właśnie tak, nie chcieliśmy robić tak, że po kolei każdy odcinek, bo jednak stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Gra jest całością, więc może być tak na przykład, że pierwszy, drugi odcinek były czymś 10 na 10, a kolejne odcinki były już dużo gorsze, jak było, zobaczymy. Wysuwamy taką średnią po prostu i damy całej grze, no... Czy to będzie wysoka ocena, czy niska, to się dowiecie już niedługo. I damy całej grze 10, koniec recenzji, super. No i przed nami jeszcze Sniper Elite 3 Afrika. Razem z Mateuszem ogrywaliśmy tę grę na PlayStation 4. Grę otrzymaliśmy od Techlandu? Tak, dokładnie. Fantastycznie. Czy gra nam się podobała? Fajnie sadziło się headshoty? Stary, jak opowiem ci o trybie multiplayer, to ci gacie spadną. To jest lepsze niż Mortal Kombat. Jeśli chodzi o X-Ray. Nie ma nic lepszego niż Mortal Kombat. Panowie, bądźmy szczerzy. Nawet ryba po grecku nie jest lepsza. Akurat patrzę na newsa o Tekena, jak powiedziałeś o Mortalu. Tak, Tekken 7 został zapowiedziany, więc Paweł, powiedz nam, jak bardzo cieszysz się z tej informacji. Ja już krzyczałem podczas nagrywania GNM Plus, naszego podcastu, który będzie więc dostępny odsłuchajcie na stronie. Będzie takie why? Bardzo głośne, takie bardzo głośne, zdecydowanie bardzo głośne. Także Tekken 7 nadciąga, mam nadzieję, że będzie kilka nowych postaci, ale z drugiej strony ja się czasem zastanawiam, bo pamiętacie, że w starych Tekkenach było tak, że co część to były różne postaci. Później, ponieważ gra zaczęła być grą turniejową, nie dało się skasować danej postaci, no bo jak skasowało się daną postać w danej części, no to te osoby, które grały tą postacią, nie przyjeżdżały na turniej, więc coraz więcej tych postaci jest. Ja się boję, że zacznie się to tak dziać jak w Dragon Ballu, że będzie tych postaci... Mnie tam akurat bardziej przeraża fakt, ile już mamy osób z rodziny Mishima, bo chyba w najnowszej części będzie możliwość pogrania żoną Heihachiego. Chcieliście zagrać żoną Heihachiego? Babcią Gina Kazamy. Super, nie ma problemu, będzie ta postać. No nieźle. Tylko po co? No okej, nowa postać została także podczas właśnie, bo to jest dla mnie bardzo ważna rzecz. Porozmawiamy troszeczkę, chociaż nie wiem, czy śledziliście, akurat ja śledziłem. Evolution 2014, Evo 2014 w zeszły weekend odbyły się od piątku do niedzieli. To był turniej. Turniej mordobić w grach wideo, sporty walki, gier wideo były tam przedstawiane. Między innymi Injustice, Gods Among Us. Chyba był też Mortal Kombat 9, aczkolwiek znalazłem gdzieś filmik z finału, a nie widziałem niczego po drodze, więc nie do końca ogarniam, co z tym Mortalem było. Natomiast... To trochę z mundialem. Nikt nie oglądał wszystkich meczów grupowych, ale obejrzeliśmy finał, tak? Ja oglądałem prawie wszystkie mecze. Ja też. No dobra. Inwalidą jest twój argument, w każdym razie. Ale to chciałem bronić innych, okay. Ja też oglądałem, kurde panowie. Ultra Street Fighter 4 między innymi, do tego BlazBlue Chrono Fantasma, do tego King of Fighters 13 i spodziewaliście się Super Smash Bros. Melee na takim turnieju? Standardowa gra na takim turnieju mordobić, ja 900... zawsze tylko na takie turnieje. Ile było pieniążków do wygrania? Tego nie wiem, 997 osób zapisało się na Super Smash Bros. Melee. Jakbym robił turniej o mordobiciach, to bym na pewno wziął tą grę. Masę. Jezu, powiedziałeś to takim głosem, że nawet bym ci był w stanie uwierzyć. Podejdźmy do tego tematu poważnie. Mam nadzieję, że uda się wam, a także wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom obejrzeć film,
który prawdopodobnie znajdziecie na YouTubie, The Smash Brothers. Jest to film opowiadający właśnie o profesjonalnych graczach w mordobicie z Mario i Luigi i z księżniczką Peach. Polecam bardzo gorąco. Można nagle się przekonać, że z tego są niezłe pieniądze i że to nie jest chaotyczna nawalanka, jak mi się to zawsze wydawało. No ale niektórzy tak patrzą na Mortala, Street Fightera, etc. A to, co działo się podczas targów, nie targów, cały czas właśnie próbuję wyrzucić z głowy słowo targi. Imprezy. Wielkie imprezy Evo 2014. To było naprawdę niesamowite. Polecam przede wszystkim obejrzenie Street Fightera 4, aczkolwiek te półfinały i finały nie były aż tak mega emocjonujące. Jedna z walk to właśnie Sagat kontra Rose, dwie postaci tak zwane zonujące, czyli strzelające cały czas hadukenami i innymi fireballami. Nie wygląda to po prostu ładnie, kiedy po dwóch stronach ekranu, z jednej strony mamy Rose, z drugiej strony mamy Sagata i wszyscy tylko hadouken, Tiger's uppercut, To są typowe walki, gdzie jedna strona i druga czeka na jedno małe potknięcie, tak, które decyduje o całej walce. Ten i to jeden jest mały błąd słabe. To jest nagle 27% combo, tak, drugi combo tyle samo i już no 54% zeszło. Natomiast no właśnie, takie zaunujące postaci, które cały czas trzymają nas gdzieś w szachu z daleka, także pojawiały się podczas walk w Mortal Kombat. Kabal między innymi bardzo często w ten sposób atakował uderzeniem gazowym. No ale polecam również dla tych, którzy lubią oglądać, a nie wiedzą o co chodzi, Ultimate Marvel vs. Capcom 3. To co tam dzieje się na ekranie. Uważajcie na oczy. Wodotryski, po prostu nie da się tego inaczej opisać. Epilepsja fotogenna w pigułce. Dosłownie. To jest definicja tego. Tak, właśnie. Epilepsji fotogennej. Ja podziwiam osoby, Marvel, które są w stanie nadążyć za tempem i ogarniają, tej rozgrywki. co robią. Trzeba być chyba Koreańczykiem. Polecam także przede wszystkim, bo tutaj to chyba. Trzeba być Koreańczykiem. Bo... Tak, a może właśnie, może kwestia skośnych oczu. Jak zrobisz takie skośne oczy, to wtedy epilepsja cię nie trafia. To było rasistowskie? Chyba nie. Natomiast Tekken Tag Tournament 2, finały, półfinały, ćwierćfinały, obejrzyjcie wszystko. Wszystko dostępne na kanale IGN, zasubskrybujcie ten kanał koniecznie, zajrzyjcie na IGN, tam mnóstwo walk z targów, wróć, z finału, z imprezy Evo 2014, polecam bardzo, bardzo gorąco. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, a oglądacie nas z opóźnieniem, jeszcze nie streamujemy na żywo, ale słowo jeszcze jest tutaj kluczem, w mojej dłoni znajduje się aż 10 kartek A4 wypełnionych waszymi nazwiskami. To są nazwiska osób, które będą brały udział w losowaniu. Wyłonieniu osoby, która zgarnie World of Tanks Rush. Robiliśmy rozpakowywanie tej gry u nas na audycji. Jedną grę rozdamy dzisiaj i jeszcze kolejne gry będziemy rozdawać w najbliższym czasie. A polecam także zajrzenie do nas na stronę internetową gramynamaxa.pl. Dlaczego, ach dlaczego, Marcinie, warto zajrzeć na naszą stronę? Jak to myślisz? No dlatego, że oczywiście mamy mnóstwo newsów, mnóstwo informacji i przede wszystkim dowiecie się właśnie, kto wygrał tą wspaniałą grę karcianą. No dobra, tam newsy, każdy ma newsy. My rozdajemy koszulki razem z Kinguin.net, więcej szczegółów na naszej stronie, ale można na przykład z wielkim napisem Fresh Meat. Kojarzycie Butchera z, nie z PSX Extreme, tylko z Diablo 3. Pierwszy boss kończący pierwszy akt. Koszulka z Butcherem, między innymi ze Skeleton Kojarzę Kingiem. Kojarzę go, dlatego że akurat był tym najgorszym bossem w całej grze, to jest dziwne. Za pierwszym razem, tak, ale później już się go przechodzi jak spłatka. Trzeci raz przechodzę, już czwarty. Naszła mi taka myśl, ciekawe kto by kupił koszulkę z podobizną Butchera, ale z PSX Extreme. Ja bym chciał. W prezencie. Grzesiek, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czymś też trzeba spać, co nie? O Jezu. Ale no to było chyba miłe. Dobra, to było. Teraz... Grzegorz, pozdrawiamy bardzo gorąco. Natomiast tak, tam jest filmik, dzięki któremu możecie wygrać koszulki. Na Facebooku jest filmik, dzięki któremu możecie wygrać jeszcze więcej koszulek. Więcej szczegółów na naszej stronie. Wszędzie filmiki, wszędzie. A przed nami jeszcze dwa konkursy. Strasznie dużo konkursów u nas. Trzy konkursy, przepraszam. Strasznie dużo rozdajemy. Bo rozdajemy nagrodz. Jeszcze jedną karciankę World of Tanks Rush w najbliższym czasie, tak, a także Watch Dogs na peceta i Wolfenstein The New Order na peceta. Kocham, gramy na maksa, każdy powinien krzyknąć. Ja słyszę, zróbmy konkurs, kocham, gramy na maksa. Słyszałeś za oknem? Ktoś tak krzyknął. Tak, tak. Tak było, dobrze, a teraz tak porzucając konkursy, jakieś poważne tematy, to może za chwilę, ja tylko proponuję na chwilę posłuchać muzyki, ale to zwolnimy. Będzie naprawdę spokojnie, obiecuję. Przez moment tylko. Za chwilę wracamy do najważniejszych informacji, zaglądajcie na naszą stronę, na naszego Facebooka i YouTube. Wszędzie konkursy, zdecydowanie warto. Słuchacie, gramy na maksa. Zdecydowanie ciężko przerywać taki utwór Heron Blue i Sam Kill Moon prosto z trailera do Gears of War 3. Jestem zakochany w tej grze, zakochany w muzyce, zakochany w Markusie Feniksie. Wiem, że to taki mały, growy coming out, ale rzeczywiście tak jest. Panowie, to chyba taka miłość platoniczna, przyznaj. Myślisz? No dobra. No nie wiem, no Markus Feniks i ty? Zależy, co... No może Paweł lubi jeszcze większych od siebie. To na pewno. Przed nami kolejne informacje z tego tygodnia. Ja wiem, że jest zabawnie, ale od razu zachęcamy do tego, abyście...
Sprawdzili GNM Plus, nasz podcast nagramy na maxa.pl. Tam mówimy o tańszych grach na Xboxa One w Polsce. Przypominamy tylko, że premiera Xboxa 5 września, a gry mają zaczynać się od 169 zł i co najważniejsze, mają być w pełnych wydaniach ze wszystkimi dodatkami. Pięknie? Pięknie, tak. To mi się podoba. Patrz, w sumie nie do końca. Dlaczego? No nie wiem, nie uważasz, że to jednak drogo za gry, które wyszły już jakiś czas temu? W sensie, okej, 169 zł uważam, Marcin, że jest najbardziej tak. Marcin, zrobiliśmy analizę rynkową, to jest bardzo dobra cena. Bardzo dobra cena, bardzo. Allegro, eBay, wzywam was. Żebyś wiedział, sprawdziliśmy to na żywo podczas GNM Plus i okazuje się, że to są rewelacyjne ceny, także nieźle. Dobra, skoro tak, to cieszymy się. Pojawiły się dwa nowe zwiastuny Assassin's Creed Unity. I to z takimi polskimi dodatkami, to jest ciekawe. Znaczy po polsku. Po polsku, tak. Z napisami polskimi. Nie z polskimi. Ale to jest ciekawe, bo w końcu się dowiedzieliśmy, o co chodzi. Więc o co w tym chodzi? Asasynie. Chodzi o to, że oczywiście, jak wiemy, plebs, no po prostu... Społeczeństwo francuskie. Powiedzmy, że plebs. Z okresu rewolucji francuskiej. Czyli plebs. Ale czekaj, no przeciw arystokracji. Arystokracja. No, nikt się nie śmieje, stary, to... No, czemu mamy być poprawni politycznie? Plebs. Ale jeszcze co to jest plebejusze? I będziemy mieli przewalone. Ale to jest taka warstwa społeczna, nie wiem, czy się chłopaki uczyliście. Dobrze, a tak śmiesznie zabrzmiało. Plebejusze. No więc co z tym plebsem? Dobra, niech będzie. Co no oni obalają tą arystokrację, zabijają gilotyna i tak dalej, ale tak nikt się nie zastanawia. Ale czekaj, nie krzycz, dobrze, spokojnie. Daj mu powiedzieć. On się podnieca asasynem, ja to rozumiem. Kurczę, dawno ci nie było, Krystian, a już Arno tak, się po taki prostu, głośny. Arno się po prostu zastanawia nad tym, kto kieruje tymi ludźmi, bo nawet kto kieruje tymi ludźmi. Ale kto się zastanawia? Arno. A kto to Arno? No, główny bohater. Ale no, nie powiedziałeś nam tego. No właśnie, ja myślałem, że... On walczy o lepsze jutro plebsu. No nie wiem, bo na E3 już wiedzieliśmy, jak się dobrze, ale słuchacze mogą tego nie wiedzieć. No to proszę. Natomiast mogło chodzić o Arnolda Schwarzeneggera i co by było, gdyby nagle przyszedł plebs, on go to doczepa! Arnold Schwarzenegger w roli asasyna. Jeżeli chcecie tego, żeby Arni życzył na twarzy, napiszcie to oczywiście na stronie Gramy na Maxa. Złożymy petycję do Ubisoftu. Ale to byłoby tragiczne. Atakowany asasyn. Ale powiem wam, że on ma taką twarz trochę jak Arni. Tak? No taką dziwną, taką przypakowaną. Co, nie wiem z której strony, jak ty na niego patrzyłeś, ale... Go to the chopa. Okej. Okej, i co z tym plebsem? Arno się po prostu zastanawia, kto kieruje tymi ludźmi. Na pewno ktoś za tym stoi. No. I zagadką jest rozwikłanie tego. Koniec Assassin's Creed Unity, jedność. No, okej. Dobra. Streściłeś nam to szybko, ponad pół godziny rozgrywki z Dragon Age Inkwizycja pojawiła się także w sieci. I polecam, naprawdę. Warto zobaczyć, nie ma dużo spoilerów, a można ale się naprawdę... Ale dlaczego polecasz? Polecasz, bo dobra rozgrywka, bo fajnie wygląda, bo chyba to będzie dobry Dragon Age. Tak, wreszcie RPG w tym roku, którym warto się zainteresować. Taki AAA, dlatego że... Nie. Lords of the Fallen. Ale to jest troszeczkę co innego. Lords of the Fallen z pewnością nie będzie grał dla każdego, a Dragon Age Inkwizycja, jeżeli ktoś grał w poprzedniej części, chociaż nawet Inkwizycja wydaje mi się, że grał jeszcze bardziej przystępną. Ale ona właśnie będzie miała mało wspólnego z tym, czekajcie, Dragon Age 1 i 2. Panowie, jednak dwójka, możemy mówić o niej wiele rzeczy. Ja uważam, że była grą całkiem niezłą. Dla mnie wszystkie Dragon Age były ale co najmniej ale to nie dobre. Była gra dla każdego i tak samo nie będzie Mass Effect grą dla każdego, więc nie mówmy, nie idźmy dobra, tak daleko. Dobra, nie będzie dla każdego, to oczywiście. To jest prawda akurat. Ale jeżeli chodzi o Dragon Age, no to pierwszy Dragon Age akurat mi się podobał bardzo, bardzo i z nim spędziłem ze wszystkimi dodatkami chyba powyżej 100 godzin. Wiem na przykład, że Paweł nie dotrwał do połowy tej gry nawet, bo po prostu nic go tam nie ciągnęło. Drugi Dragon Age był słabszy dla mnie. Nie tyle co gameplayowo, historia była taka nudnawa. Paweł miał teraz minę, czy na pewno grałem w Dragon Age. Oglądam sobie właśnie teraz tą rozgrywkę, część pierwszą i widzę, jak facet biegnie. Taka sama gra była na Game Boya, nazywała się Track and Field i się maszowało przyciski, też facet biegł. Paweł. Ten Dragon Age jest bardzo podobny do Mass Effecta, jeśli o to chodzi. Tylko tam nie strzelamy, tylko maszujemy. Batony. Batony? Batony. A ja... Twix? Snickers. Dobrze, przejdźmy jeszcze do bety Destiny. Ta beta już ruszyła, 16 dzisiaj. 17, jutro. Jutro. Nam kody. No właśnie, jeden kod do bety Destiny to tak naprawdę 3 zaproszenia. Czyli co, jak ja bym miał kod, znajomego i czy mamy przyjaciół gdzieś tam, słuchacze, jeżeli nas lubicie, to dajcie kody. To teraz na taką, nie śmiejemy się z tej akcji, ale można sobie na przykład, pomóż gramy na Maxa, zagrać w Destiny, zanim przyjdzie beta.
Pomóż Gramy na Maxa przetrwać lato. Co się dzieje? Nie. Ciągle tak nie brzmiało to zbyt zachęcająco. Zabrzmiałeś niczym plebs, Paweł. Ale, dobrze, zaraz, nie, spokojnie, zaraz będzie, że się śmiejemy ze szczytnej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę, to jest nieprawda, nie śmiejemy się, pomagamy. Natomiast, no, jeżeli mieliby się taki kodzik, chętnie byśmy go przytulili, bo nie mamy. Ale może będziemy rozdawać. A, trwają negocjacje. W sensie nie mamy, ale rozdamy. Dobra, okej, okay, lubię takie akcje, lubię. Takie akcje. Uwaga, aplikacja dla Destiny jest już dostępna na iOS i Google Play, tak podaje portal PPE.pl. Jeżeli szykujecie się na testy Destiny, to nie zapomnijcie ściągnąć aplikacji, która pozwoli wam jeszcze lepiej wczuć się w klimat wielkiej wojny. Bungie udostępniło program na dwa systemy, iOS oraz Android, i to chyba w ogóle pierwsza aplikacja, która działa już w becie. To jest niesamowite. Bezpłatna aplikacja pozwala graczom śledzić ich statystyki, porównywać wyniki, sprawdzać wiadomości od Bungie, przeglądać rozgrywkę przyjaciół z Xbox Live oraz PlayStation Network oraz nawet zmieniać ekwipunek w czasie rzeczywistym. Program możecie pobrać właśnie na iOS i Androida podczas tegorocznych E3 targów. Nasza, znaczy no nie nasza, PPPL redakcja miała przyjemność zapoznać się z tą pozycją. My graliśmy akurat w Alfę. Alfa nam się bardzo podobała. Nasze wrażenia możecie zobaczyć na youtube.com/user/gnmcrew. Zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. A przed nami pierwsza recenzja. Pierwsza recenzja. Sniper. Tylko, poczekaj, tylko spoglądam na czat, bo tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Trójkę muszę w końcu przejść, a propos Gearsów pisze. Kto to pisze, bo cały czas mi coś ucieka. Dobra, piszecie wy. Dobra, a zanim jeszcze przejdziemy w ogóle do i recenzji, i rozwiązania konkursu, ja tylko chciałbym kilka nazwisk wyczytać, które znajdują się na tych kartkach przede mną z Facebooka. Bo to był konkurs facebookowy. Jeżeli nie uda wam się wygrać, to nie chociaż to będzie nagrodą, że was bardzo serdecznie pozdrowimy. A tutaj Kacper Kowal, Bogna Ruka, Arkadiusz Pawluczuk, Wiktor Gziut, Filip Zysk, Róża Pisarska, Irma Soja, Piotr Ledank, Kinga Jakiś, Bartosz Ćwirta, Aleksy Gil, Dawid Staubach, Teddy, Jakub Witkowski, Maja Krus, pozdrawiamy serdecznie, Anita Paulińska, Lena Małż, Zyta Sito, Igor. Czy my mamy same, przepraszam, dziewczyny wśród? No oczywiście, Paweł, no. Zyta, Jezu, Sito, Igor, takie Sudak. Piękne. Piękne, a mamy nawet jakieś arabskie krzaczki, których nigdy nie odczytam. To też pewnie kobieta z Dubaju. Ale zobacz, wiesz, co się dzieje. Tina Derska, Diana Król, Sylwia Kuszczak, Krystian Rybniok, Rodbart. Bo my mamy jeszcze jeden podcast o modzie growej, tak naprawdę. Taki undergroundowy. Ale, przepraszam, gdzie bym nie spojrzał, tam jest dziewczyna. Na przykład Eryka Małż, proszę bardzo, Klara Rus, proszę bardzo, Kaja Mrok, Laura Koń, Mira Polak. Wiesz co? Mira Pol. W ogóle nie, ale ja znam wyjaśnienie całej tej akcji, nie po prostu. Nie mogę trafić na faceta. Faceci chcą wygrać tę planszówkę, ale wiedzą, że my jesteśmy ekipą lubiącą kobiety. Tak? Przynajmniej 3/4 więc, tej ekipy. No bo Krystian przyjechał. No i cóż, no Boże kochany, no pewnie damy jakieś pani wygrać. No dobra, to teraz jeszcze raz pozdrawiamy Łukasza, tak. Jarosa, Milenę Kowal, Bruna Golian. Tutaj to są wszystkie osoby, które są razem, Paweł, z nami. Paweł, wpadłem tylko na pomysł. Właśnie tak jak dowiedziałem się, że tyle kobiet jest jako nasze słuchaczki, fanki. W ogóle. Teraz zacząłeś niżej mówić. Może zrobimy jakieś specjalne spotkanie, gramy na maksowe. Tylko dla kobiet. Znaczy oprócz nas. Ale wiesz, że... Co? Tylko czy... Krystian, czasem chyba lepiej, to miałoby sens, to miałoby sens, gdyby była magia radia, bo kiedyś jak była magia radia i wszyscy jeszcze nas, nikt nas jeszcze nie widział, wszyscy myśleli, że mamy może przyjemne głosy, to może jesteśmy przystojni, no ale kiedy jesteśmy na YouTubie i wszyscy nas widzieli, wątpię, żeby którakolwiek z pań przyjechała. Dobrze, to tylko spotkanie ze mną. Zapraszam. Do świdnika. Dobrze. A my w tym momencie robimy krótką przerwę muzyczną. Wracamy do was już za chwilkę. Wracamy do was już za chwilkę z recenzją Sniper Elite 3 Afryka. Słuchacie, gramy na maksa. Panowie, to jest chyba idealny moment, abyśmy rozwiązali konkurs, tak. World of Tanks Rush. Tak, to jest idealny moment, więc my tu wstajemy w tym studiu. Nie, to coś, dobra. Nikt nic nie zobaczy, bo nie wiecie dokładnie, o co chodzi, ale zaraz zobaczycie, jak wylosujemy zwycięzcę. Tak jest, będziemy wyłaniać... Nie odłączaj tego! Nie, dobrze, bierzemy kamerę, jedną kamerę. No, to mam nadzieję, że... Tamtej chłopaki... się da, tamtej nie. Nie, to chłopaki, weźcie tamtą kamerę od Mateusza. Tak, jedną... Nie da się, a nie da się, dobra, no to weźcie tą kamerę w takim razie ode mnie, ponieważ chcemy wam dokładnie pokazać, w jaki sposób będziemy wyłaniać zwycięzcę, bo to jest bardzo ważne, żebyście potem nie powiedzieli, że coś jest nie tak, a mamy 10 stron A4 wypełnionych waszymi nazwiskami. Uwaga, ja teraz pokażę te nazwiska do was. Tutaj na każdej stronie, tylko no oczywiście
mamy gdzieś ekologię i Marcin stwierdził, bo to, o, Marcin stwierdził, że wydrukuje tylko tak, o, po jednej stronie te wszystkie nazwiska, dlatego mamy aż 10 stron. Uwaga, na czym będzie polegało wyłanianie zwycięzców? Tutaj mamy znaną jeszcze z centralnej listy przebojów maszynę losującą. Krystian pokazuje naszą maszynę losującą, którą jest długopis. Zwykły długopis. Ja podrzucę w tym momencie 10 kartek A4 do góry i złapię tylko i wyłącznie jedną. Na tej jednej będziemy mieli wyjątkowe nazwiska osób, które polubiły, udostępniły status. Zresztą wiecie, facebook.com/gramynamaxa.pl. Ciekawe, czy wygra kobieta, mnie to ciągle interesuje. No to byłoby ciekawe. Więc teraz uwaga, Marcin, jakbyś mógł się troszeczkę odsunąć. Ja podrzucam do góry i ty jeszcze nie dziób, ja za chwilkę, najpierw złapię tą jedną tylko stronę. Tylko nic nie rozbijcie, nic proszę. Nie rozbijem, uwaga, teraz podrzucamy. 3, albo ty powiedz 3-4, dobra? Bo ja nie mogę być teraz przy mikrofonie. 3, 2, 1. Dobra, doleciała do mnie, i to jest ciekawa sprawa, doleciała do mnie kartka, która jest zapisana tylko do połowy. Domyślam się, że to jest 10. strona. Zegnę ją na pół, żebyś miał troszeczkę ułatwione zadanie. I uwaga, tyłem, ja widzę te nazwiska, ty ich uważaj, nie widzisz. Uważaj na oczy. Dobra, ty nie widzisz tych nazwisk, ja nazwiska widzę. Proszę, dziubnij za pomocą maszyny losującej teraz w kartkę. Jak on się tym podnieca, to jest niesamowite. Dobra, przedziura w kartkę. Uwaga! Tylko nie w rękę, błagam. No. Okay. Bardziej kto? Bo bez wiedzieć, dwóch że... zdań. Tak? Uwaga, najpierw pokażę do kamery. Kto wygrał? Kto wygrał? Uwaga. Kto? Ona? On. World of Tanks Rush zdobywa... Tomasz Robert Gospodarczyk. Tomasz Robert Gospodarczyk to właśnie dokładnie przez imię Robert przeleciało nasz długopis. Gratulujemy bardzo serdecznie. Magiczna ręka Krystiana pomogła. Tomaszu, prosimy cię bardzo gorąco o to, abyś skontaktował się z nami na Facebooku, żebyś napisał do nas po prostu wiadomość. Pozdrawiamy bardzo gorąco, gratulujemy. A od razu pozdrowimy wszystkich tych, którzy razem z Tomaszem Robertem znajdują się na stronie konkursowej. A są to Ania Drap, Rafał Sadowski, Michalina Szymborska, Melania Giza, Beata Oder, Piotr Bubalik, Iga Lis oraz Adrian Kołodziejczyk. Pozdrawiamy. Większość kobiet. Większość kobiet. Znowu. Ja przepraszam za to, że moja ręka poleciała, tak? Ale jeszcze będzie jedno World of Tanks Rush do wygrania, więc nic straconego. W najbliższych dniach pojawi się kolejny konkurs, więc moja ręka w najbliższym czasie powędruje jeszcze raz w kolejną kartę. Raz jeszcze gratulujemy, proszę tylko, żebyście zobaczyli, że przez Roberta został przybity długopis, od ty nawet go... Sorry, Robert, że cię przebiłem, ale chyba się cieszysz. To chyba się cieszysz, dzięki temu masz World of Tanks Rush, czyli karciankę. Zgarnąłeś w tym momencie. Ja jeszcze tylko przypomnę, żebyście wchodzili na youtube.com/gnm.cru, a także po prostu znajdźcie Gramy na Maxa na YouTubie, a także na Facebooku. Tam dwa konkursy, w których do zgarnięcia koszulki. Więcej nie chcę wam mówić, ponieważ przed nami recenzja. Zostańcie z Gramy na Maxa, The Wolf Among Us przed Big nami. Bad Wolf. Słuchacie Gramy na Maxa. I to już jest tak naprawdę koniec audycji Gramy na Maxa. Minęła już tak naprawdę godzina 20, już za chwilę Wojtek Drewniak i jego łomot. Mam nadzieję, że czekacie na ten łomot i ten łomot będzie naprawdę bardzo, bardzo mocny, no ale chyba każdy spodziewa się spuszczenia porządnego łomotu już za chwilę. Paweł Typiak, Mateusz Widut, Marcin Górniak i Krystian Szalast. To był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Raz jeszcze zapraszamy was na facebook.com/gramynamaxa.pl. Tam znajduje się filmik, jak wygrać koszulki z Diablo i World of Warcraft. Zupełnie za kolejne konkursy. Za chwilę kolejne konkursy z War Dogs, z Wolfenstein The New Order, z jeszcze jednym World of Tanks Rush, a także rozdamy jeszcze więcej koszulek, już zresztą rozdajemy, youtube.com/gnm.cru. Zaglądajcie, nagramy na Maxa na YouTubie, tam kolejne filmiki. Do usłyszenia, było nam niezmiernie miło, trzymajcie się, cześć! Środa to dzień niecierpliwy. Wszyscy jacyś podekscytowani, by nie użyć słowa podnieceni, kojarzącego się z aktem łóżkowym. No, ale jednak podniecenie to słowo towarzyszące przez całą środę. A czym jest spowodowane? Już jest. Nadciąga z prędkością pociągu Pendolino. Nadlatuje niczym zepsuty Dreamliner i takież oto wielkie reakcje i owacje wywołuje. W środę o 19 w Radiu Centrum Gramy na Maxa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj. Ale tylko na Maxa.